Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na test. Niestety nie tego produktu, który docelowo miał się tutaj pojawić, a mowa o podkładzie z Too Faced Body Sway. Bardzo żałuję, ale dostałam... Oj, przykleiło się. Dostałam 3 próbki, tutaj były 2, o kolorku Vanilla, Light Beige i Sun. I stwierdziłam, że super będzie przetestować dla Was właśnie taki podkład z wyższej półki, ponieważ do najtańszych nie należy, a sama byłam ciekawa, jak sprawdzi się na mojej skórze. Tutaj macie też wszystkie kolory, tak wiecie, zobrazowane, jak one mają się do siebie. No i u mnie akurat zaczynało się to od wanili. I ta wanila wygląda tutaj faktycznie na taką, no, ciemniejszą. Dla mnie pewnie Ivory byłby dobry, no niestety tutaj nie dostałam. A więc stwierdziłam, że zacznę od tej wanili, skoro jest tak po kolei poukładane, to ona będzie dla mnie, no, jedna z lepszych, jeżeli chodzi o kolor, nawet jeżeli będzie troszkę za ciemny, to nic, jakoś przeżyje. No niestety okazał się pomarańczowy, co zobaczycie w dalszej części filmu, jak otwierałam tą próbkę i prawie się załamałam, nie, no śmieję się, ale no naprawdę strasznie się nastawiłam na ten film, bo no, sama byłam ciekawa, jak on się sprawdzi, no ale niestety. Jest jeszcze tutaj Light Beige, jako ja miałam drugi z kolei, myślałam, no faktycznie jest on w tych takich ciemniejszych, no tak jak widzę tutaj właśnie tak w tym zestawieniu. Ale no mimo wszystko, jak sama nazwa wskazuje, myślałam, że będzie ok. No jest w tonach beżowych, ale niestety nie jest jasny, więc trochę nie wiem, jak się ta nazwa do tego ma. No mimo wszystko testu podkładu z Too Faced nie wyszło nic. Dlatego, żeby uratować sytuację, skoro już tutaj sobie wszystko rozstawiłam, usiadłam i chcę nagrywać, to znalazłam jeszcze próbkę BB kremu z Golden Rose Beauty Balm. Miałam to już dłuższy czas i też tam gdzieś w planach było, żeby nagrać ten test tego BB kremu, bo ja słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii i więcej tych pozytywnych niż negatywnych, więc doszłam do wniosku, że przetestuję, mam go dzisiaj na sobie. Niestety jest trochę różowawy, ale no dobra, zapraszam Was teraz na aplikację, na te moje tutaj wyczyny, a później porozmawiamy sobie dalej. Otworzyłam teraz wanilę, bo chciałam, żeby ją nałożyć, ale czy Wy to widzicie? Jaki to jest pomarańcz, a była tutaj ułożona po kolei. W sensie no, od najjaśniejszego, więc jak to jest najjaśniejsze, to jak ja mam zrobić test z takim pomarańczem? Muszę otworzyć kolejny, żeby zobaczyć. Tu mamy Light Beige. No ja nie wiem, jak ja w tym będę funkcjonować cały dzień. No i tutaj macie Light Beige, a tu macie Vanille. Strasznie ciemne te kolory. Ja to powinnam mieć Ivory albo to Pearl. Zrobimy sobie test BB kremu z Golden Rose. Też mam tutaj jakąś próbkę, już się bardzo długo przymierzałam, żeby w ogóle ten BB krem nagrać, w sensie zrobić Wam test, więc zrobimy. Teraz Wam wkleję jakieś zdjęcie. O kurde, a ten to... Ja dzisiaj nie mam chyba dnia do nagrywania, bo ten znów jest strasznie różowy. Ja mam w ogóle kolor 01 Light. O, masakra. Ale faktycznie no jest różowy i będę musiała ubrać koszulę po prostu, żeby jakoś wytrzymać ten test całodniowy i żeby nie było widać tego odcięcia, ale skończę sobie makijaż i zaraz się do Was odezwę. Mam wrażenie, że ten BB krem, chociaż jak sama nazwa wskazuje, moim zdaniem powinien być to produkt, który nawilża naszą skórę, a mi jeszcze bardziej podkreślił te suche skórki, które no niestety nadal posiadam. W ogóle strasznie wchodzi w zmarszczki. Jestem mega negatywnie do niego nastawiona, bo ja już widzę, gdzie po nakładaniu, no jak poszłam sobie robić makijaż, to poszłam jeszcze zjeść śniadanie, wypiłam kawę, więc minęła taka powiedzmy godzinka, zanim się ogarnęłam ze wszystkim i tutaj do Was wróciłam i już widzę, że ten podkład powiedzmy się ściera. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, ale na żywo jest tragedia i nie wiem, jak mam wyjść z domu,
mimo że nie mam dzisiaj jakichś takich wielkich obowiązków, ale sama z tym źle się czuję. Ma być to lekka formuła i prosty sposób aplikacji kremu BB. Sprawiają, że bardzo szybko można dzięki niemu dodać twarzy zdrowego blasku. Widzicie ten blask oprócz rozświetlacza? Bo ja nie. Produkt wygładza skórę i wyrównuje jej kolory, tuszując jednocześnie drobne niedoskonałości. Drobnych niedoskonałości mam dosyć sporo, w sensie tutaj jakieś przebarwienia, no właśnie, więc powinien to zakryć, chociaż delikatnie, a nie jeszcze bardziej podkreślać. Zapewnia także odpowiednie nawilżenie w ciągu dnia. Ja nie pudrowałam tego BB kremu, a jak wiemy, BB krem raczej powinien się świecić i to tak czasem chamsko świecić, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o BB kremie z lekką formułą i to jeszcze nawilżającym. Wiadomo, ja mam suchą, przesuszoną bardzo twarz, ale mimo wszystko nie. On jeszcze bardziej podkreślił suche skórki, tak jak mówiłam. Zapewnia także odpowiednie nawilżenie w ciągu dnia, to czytałam. Posiada filtr, dzięki czemu zapewnia ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, no to w to nie wątpię. Formuła została wzbogacona o witaminę E, która posiada cechy przeciwutleniające. Nie zawiera olejów ani parabenów. Sposób użycia, dobra, to już wiemy. No, tutaj nawet mówią, że aby uzyskać efekt lepszego krycia, nałóż dwie warstwy produktu. No, ale mi już nie starczy z tej próbki, niestety. Są tutaj też kolory pokazane, ale... O Jezus, w ogóle tutaj to... Kurde, nie da się tego powiększyć, żebym pokazała. Tutaj 01 to jest w ogóle jakiś siny, a nie różowy. No, tragedia. A jeszcze chciałabym zobaczyć jego cenę. Aha, 29,90 za 30 ml. No, ten BB krem zawiódł mnie. No i nie wiem, co teraz zrobię. Może się za chwilę jeszcze do Was odezwę i coś tam porobię, co mam do zrobienia i postaram się jeszcze odezwać, ale wydaje mi się, że zanim wyjdę, to zmyję chociaż BB krem i nałożę sobie właśnie ten L'Oreal. Ale to za chwilę się w razie co odezwę. Przychodzę do Was po około 6-6,5 godzinach, dopóki mam tutaj dzienne światło, to stwierdziłam, że zrobię już podsumowanie. Zresztą też chcę zmyć ten podkład, krem z twarzy i nałożyć podkład, bo chciałabym wieczorem jeszcze wyjść. Ale no, rano mówiłam, że zaraz go zmyję i przemaluję się. Nie zrobiłam tego, ponieważ jak zaczęłam nagrywać dla Was przebitki, to zobaczyłam w kamerze, że kurczę, nawet nieźle wygląda ten produkt. Tak jakby po tym czasie, no tam od momentu, aż usiadłam tutaj później po nałożeniu, no to nie wiem, minęło godzina, półtorej i zaczęłam zauważać, że wiecie, tak jakby on się stopił troszkę z tym kolorytem mojej skóry, dlatego, że nie odcinał się tak mocno. No widzę jeszcze trochę, ale nie jest to tak drastyczne, więc stwierdziłam, że no zobaczymy, dam mu szansę. Skoro tak się stopił ładnie z moją cerą, no to okej. No ale niestety po czasie zaczęło tak. Zaczęłam widzieć, że wszedł mi w zmarszczki na czole, tylko w takie zmarszczki, których ja nigdy nie zauważałam, że je mam. Więc no, to już jest wielki minus, że uwydatnia rzeczy, których tak naprawdę nie ma, bądź ja ich nie widzę. To pewnie teraz w kamerze nie zobaczycie, ale nie, to jest niedopuszczalne. Tutaj w zmarszczki mimiczne mi wszedł, ale to bym jeszcze mu wybaczyła. No i oczywiście tu przebarwienia są bardziej widoczne, mimo że one i tak prześwitywały, bo on krycia dobrego nie ma i tutaj nie ma co od niego tego wymagać, bo to ma być lekki produkt, ale no mimo wszystko widzę, że tutaj poschodziło i zrobiły mi się plamy. Nie chcę ani z tego kosmetyku, tego produktu wkładać do worka z bublami, ani też z fajnymi rzeczami. Myślę, że to jest taki krem BB po środku. W sensie jednym się sprawdzi, drugim nie. Jedni będą go kochać, drudzy będą go nienawidzić, bo ja powiem szczerze, spotkałam się z samymi pozytywnymi opiniami. Nie wiem, na jakich kanałach ja to oglądałam, czy gdzieś tam czytałam, ale większość, na pewno większość, nie przypominam sobie żadnej negatywnej opinii, ale no, może gdzieś tam się mi przewinęła. Mimo wszystko większość była pozytywnych. Dlatego miałam wielkie nadzieje co do tego produktu. Cieszę się, że sama go nie kupiłam, tylko po prostu miałam próbkę. Jeżeli jesteście ciekawi, a również nie wiecie, czy Wam się sprawdzi, no bo skąd mielibyście wiedzieć, no to po prostu idźcie do stoiska Golden Rose i poproście o próbkę. Nie powinno być z tym problemu. Ja też gdzieś ją dostałam, ale szczerze to nawet nie pamiętam gdzie. I tak może przetestujcie, chociaż kolory też, jak oglądałam sobie tutaj na telefonie kolory,
ja Wam tutaj wkleję, tylko zrobiłam sobie screena i tak patrzę. No tak, ten 01, który ja mam, tutaj w ogóle na tej kamerze wygląda jakiś taki siny, szary. Dwójka znów jest w tonach beżowych, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest ciemna. No na wakacje może by była ok. No i później to już są coraz ciemniejsze, jest 6 kolorów do wyboru. Niby dużo, ale mało, patrząc tutaj na to, jak one wyglądają. No nie wiem. Nie wiem, jeżeli jesteście nim zainteresowani, to po prostu musicie sobie poczytać. Ale tak jak mówię, lepiej po prostu iść po taką próbkę i samemu przetestować. Może nie wygląda źle, nie jest tragicznie, ale mimo wszystko ja w ogóle... O, wiem co miałam powiedzieć, to, że cały dzień czułam go na twarzy. Kurczę, miał być to lekki BB krem, a jednak odczuwany na twarzy miałam cały czas. Nie wiem, chyba że tak podświadomość moja działała, że nie za dobrze się czuję w tym produkcie, jak widziałam się w lusterku i tak cały czas go czułam. Nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, co mogło być tego przyczyną, aczkolwiek no cały czas czuję i czuję taką napiętą skórę. Ja go nie będę polecać, ale tak jak mówię, ani nie jest zły, ani nie jest dobry. Tutaj kwestia raczej indywidualna i to, jaki typ cery macie. Ja mam mieszane uczucia, po prostu nie wiem, co mam o nim myśleć i chyba na razie sobie dam spokój. Zresztą te kolory, jak widzę tą tutaj paletę barw, żaden na ten moment by i tak mi nie odpowiadał, więc może we wakacje jeszcze się pokuszę, może spróbuję. Nigdy nie mów nigdy, ale wiecie, na razie sobie po prostu daję spokój i będę się z Wami żegnać. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!